Auto czeka na kolejkę do remontu kolektora ssącego. One są tak jakby sklejone jeden do drugiego właśnie. I w tym momencie może Pan sobie nawet zobaczyć tutaj, że tu już zaczyna po prostu się robić coraz większa szpara, one się rozklejają. A. I w każdym bądź razie przez to samochód będzie zaciągał lewe powietrze i niestety taka sytuacja będzie. A jakie jest niebezpieczeństwo, że coś się oderwie i spadnie do cylindra? To znaczy przede wszystkim, jeżeli samochód ciągnie lewe powietrze, no to wszystkie powietrze zbiera brudne, które jest w pobliżu, ponieważ ono powinno przejść przez filtr. Wtedy wiadomo, że ono jest czyste, to powietrze. Ale że, a jeżeli ciągnie lewe, no to samochód od nierówno dusi się, krztusi, bo dostaje raz więcej. I potem sterownik musi jakoś wziąć, nadrobić tą całą markę paliwa gdzieś tam. No fajnie, to już rozumiem teraz. Trzeba. Tak mi też powiedzieli w Toyocie w Opolu. Będzie przy tym kolektorze jakaś różnica w jeździe w ogóle. Do wymiany. Aha. Obawiam się, że trochę ciągnie przez pierścienie, bo tutaj te zawory dosyć dobrze wyglądają. I to stąd byłby ten olej, tak? Pobierał? Przez pierścienie. Aha. Musi pan częściej po prostu wymieniać ten olej. Znaczy przynajmniej raz w roku. Niezależnie ile kilometrów pan zrobi. Bo to nie tylko tutaj te zawory na tym będą cierpieć pierścienie.
musi tu być czyste, bo nowa uszczelka to musi tutaj dolegać idealnie. O, dobrze, że to będą oglądający słuchać, jak to powinno się wykonywać prawidłowo. Benzynka, ona odparuje, ekstrakcyjna. Właśnie taki zapach jest dziwny. No, nie znam tego. Ekstrakcyjna benzyna. Aha. No tutaj do nagaru można wyciągnąć troszkę ze silnika, bo to... Pytanie, czego się wyścigać po tym? O co tutaj teraz dbać? No nie, normalna obsługa i prędkości tego. Się nie bać. Nie no, silnik powinien chodzić normalnie tak jak... Bo ja go jeszcze nie przegoniłem ze względu na to terkotanie. Ja się bałem przekroczyć 90 na godzinę. To jest bez znaczenia, bo wie pan, każdy silnik powinno się jeździć momentem obrotowym, który no, słychać. Nie można dusić silnika, ani też żyłować go za bardzo, nie? Ale czuć, kiedy silnik na przykład tam... Bo ja się bałem, że się coś oderwie i wpadnie między tłok, a... To przy małych obrotach też by się to stało, jak i przy dużych. To wie pan. Ale to są skrajne przypadki. Jest za duża powierzchnia, żeby to ryzykować. I skręcać ją na starej. Także tak to wygląda. Tu ma takie prowadzenia. Trzeba to ładnie, równiutko umieścić w tych prowadzeniach. I już bez żadnego żelu, smarowania? Nie wolno smarować. Aha, nie wolno. To jest, bo tak jak mówię, dostanie to później temperatury. No i pokrzywi ten kolektor, tym bardziej, że on jest plastikowy. Musi być nowa uszczeleczka i ona na żadnych tu slikonach. W ogóle nie wolno dawać żadnych uszczelek na slikonach. Ani różnych. Jeżeli ma swój tutaj wymiar taki, to nie jest zalecane, żeby tam nową dawać. Natomiast jakby była wygnieciona czy coś, no to niestety trzeba nową dać. To jest, tylko wychodzi element w oryginale. O, widać, że ono wystaje już delikatnie. O, wspaniale, no. I będzie tu doszczelniać. Jakby rzeczywiście to było nagar albo olej, no to niestety musielibyśmy rozebrać przepustnicę. Mm-hmm. No, to są dodatkowe koszta. To dodatkowo właśnie ta przepustnica, ten ciąg powietrza, tak? Doprowadza ten dym? Tak, no, właśnie tutaj przez przepustnicę ciągnie powietrze, natomiast tu reguluje biegiem jałowym, bo tu jest ten silnik biegu jałowego, nie? No i tu głównie te kanały lubią się zapiekać i ten wiatraczek od silnika, tam jest taki specjalny. Dobrze. A11 jest troszkę, bo ta rura tu idzie. No, odbywa się montaż po regeneracji kolektora ssącego w Toyocie Corolli. Tu są takie przewodziki. Je by należało ten dolny pierwszy sobie wcisnąć. A później te górne, już do tych górnych jest dostęp. Ciężko ich jest pomylić, bo to są różne średnice tych przewodów. No, znaczy, jak ktoś chce na siłę, to wszystko zrobi, ale jak ktoś, kto się troszkę orientuje w tym, to nie będzie miał żadnych większych problemów, żeby to założyć. Dobrze jest, żeby te opaski były wszystkie, bo tak jak mówię, tu jest dużo podciśnień i później silnik może nieprawidłowo pracować. Że wszystko musi dolegać. Długie śruby już są do bloku. Żeby sobie ktoś nie pomylił, bo przekręci gwint. Jak odkręci gdzie indziej. Aha. Ja tak przy demontażu lubię, jak już cokolwiek odkręcam, niekoniecznie w samochodzie, to tak w rzędzie układam śrubki, żeby pamiętać, że to stąd, to stąd. Ja to robię szablonowo, bo to już ileś tych kolektorów set się zrobiło. W setkach, tak? No pięknie. No to jestem przynajmniej pewny, że w dobre ręce oddaję samochód. Nie, tam żeby 30 zrobić, to nie. 30 to jest tak gdzieś około
4 miesięcy pracy, to taka średnia wychodzi. No. A musi tu być przykręcona, bo też by kolektor wpadał w rezonans. Reszta śrubek bez zmian. I teraz tak, tu mamy... Ja się sam nie będę w to bawił, ja się zdaje, ja mam was już na stałe. Tutaj przykrycie. Tak jest, Dawidzie. Ile ci zeszło? Zejdzie? Jeszcze z 10 minut. Tutaj będziemy... To zaczepiamy sobie. Czasami te linki, ja to wypinam, ale czasami lepiej to zostawić, bo tu się lubi linka zapiec. Aha. Nie chcę wyjść z tej przepustnicy. Skutkowało tym, że trzeba nową linkę. Także jak nie chce iść ta linka, to można to odpiąć całe z przepustnicą i zostawić. Nie? Ono tutaj właśnie lubi się, tak powiem, zapiec od korozji. Dobra, tu mamy pochytane, tu mamy pochytane. Teraz tak, tabeleczki. No, to już bym wiedział, który... Można to z szuciem ręką zrobić. To jest taki coś ala dynamo, jak się to kończy nazywać? Nie, no nie, tutaj nie będziemy używać dynamometru, bo tak jak mówię, do delikatnie do oporu każdą śrubę, tylko tak jak mówię, od środka się dokręca na zewnątrz, tak jak głowice, nie? Tak jest najbezpieczniej, bo wtedy tej śruby tak tutaj na samym końcu ją dokręcamy, bo wtedy się kolektor ułoży, nie? Po prostu no, też nie można tego bezmyślnie zrobić, dlatego że to jest, tak mówię, no, element plastikowy i może nam dorobić problemów jak pęknie. Jest takie mocowanie i trzeba pamiętać o nim, bo wtedy nie będzie obrotów, jak ta linka będzie gonić. Prawidłowek. O, to jest szczęśliwy moment. Maskownica idzie na swoje miejsce. Ja sobie zejdę troszkę z obrotu. O, nie ma perkotania. Oto efekt dzisiejszego remontu kolektora stojącego. Uwieźć pana? Nie. Ale pięknie. Chcę być aż taki słaby. No świetnie. Teraz odcinek zrobimy i inne będzie.